Cześć wszystkim na kanale Megafish. Dzisiaj pokażę Wam mój kolejny rok zmagań z wydrami, które chcą się dobrać do ryb w moim stawie. Mam tutaj przygotowane urządzenie, które za chwilę zacznę rozkładać. Ono się składa tak naprawdę z plastikowych słupków połączonych linką z oplotem drucianym. Ale sercem tego całego urządzenia jest impulsator elektryczny, który generuje napięcie rzędu 10-12 tysięcy volt. Pokażę Wam go w dalszej części filmu. Natomiast, żeby ułatwić sobie troszeczkę pracę, tak jak powiedziałem, już robię już to kolejny rok, to do jednego z tych słupków mam już przyczepionych 5 takich linek, 5 takich żył. One są umocowane no mniej więcej w odległości 15, niektóre mniej, 10, ale mniej więcej tak co 15 cm należałoby je umieścić, żeby ograniczyć dostęp tego drapieżnika do stawu z rybami. Mam tutaj przygotowany już taki pęk tych słupków. To są oczywiście no, słupki, które można zakupić, profesjonalne, ale do tego może również posłużyć każdy, że tak powiem, każdy słupek z tworzywa sztucznego, nawet z drewna. One mają takie metalowe tutaj kołki, żeby było łatwiej je wkładać w glebę. Natomiast teraz chcę Wam pokazać pewien patent, który zastosowałem dla ułatwienia. Zobaczcie, mój staw częściowo jest opalikowany. I w tych palikach w poprzednich latach przygotowałem sobie takie otwory. Po co one będą mi potrzebne? Zaraz Wam pokażę. A no właśnie po to, żeby moje paliki sobie sztywno tutaj sterczały. Cały staw otoczę tymi moimi słupkami i ostatni słupek będzie w tym miejscu, do niego dowiążę wolne końce tych moich drutów. Zaczynam zawsze rozkładanie tego ogrodzenia od tego najniższego i polecam, że tak powiem, przy składaniu jego na przykład na wiosnę czy na lato, bo ja ten mój staw mam otoczony tylko przez te miesiące zimowe, kiedy mniej tutaj przebywam. Taką linką. Polecam złożyć to porządnie po sezonie. Ja kiedyś tego nie zrobiłem. Wszystko skręciłem do kupy i potem miałem 2 dni rozplątywania. Stosuję jeszcze taki prosty patent. To jest złączka elektrotechniczna i przed rozwijaniem tego mojego drutu zakładam jeszcze tą złączkę na moją linkę. Potem ułatwi mi to montaż. Chwila. Muszę użyć śrubokręta. Trochę to rozkręcić. O. I potem po prostu skręcę tylko końcówki mojego impulsatora. Tą złączką będzie mi to zdecydowanie prościej zrobić.
te oryginalne słupki, które można zamówić na Allegro, mają to do siebie, zobaczcie, że mają takie zaczepy. Łatwo, że tak powiem, to wpiąć i odpiąć. A jak macie słupki drewniane, no to nie trzeba, niestety trzeba już się troszeczkę pobawić z przybijaniem albo przytwierdzaniem tego drutem. Dlatego tak mi jest wygodniej. Niestety drut ma to do siebie, ta linka sprzężona z drutem, że skręca się. To jest minus tego całego działania, szczególnie jeżeli wykorzystujecie tą linkę już po raz kolejny. Oczywiście za pierwszym razem było najprościej, kiedy odwijałem to z bębna, takiego 500-metrowego. Kolejne razy to już jest niestety coraz trudniej, ale można sobie poradzić. O, zobaczcie, wpinam w kolejny tutaj słupek. Jeszcze jeden. Potem oczywiście na tych dodatkowych słupkach jeszcze to zabezpieczę drutem w otulinie. Ten kawałek jest, uważam, kluczowy, ponieważ z tej strony graniczę z takim dosyć dzikim jeziorem. Myślę, że właśnie po śladzie zapachowym te wydry tutaj do mnie przychodzą. Pamiętajcie, że jeżeli wasz zbiornik wodny w jakikolwiek sposób połączony jest jakimś kanałkiem, nie wiem, strugą wodną, to wydra z pewnością wyczuje zapach ryb i będzie, tak powiem, będzie do tego zbiornika, szczególnie zimą, kiedy jest brak naturalnego pożywienia, albo ono, że tak powiem, ono jest ukryte i tym drapieżnikom, jak wydra, jest ciężej te ryby zdobyć. Ona będzie po prostu szukała właśnie w takich snowach jak mój. Dlaczego tak mówię? Ponieważ latem generalnie z wydrą problemu nie ma. Ten problem zaczyna się późną jesienią, właśnie tak jak w tej chwili. Dlatego też zabezpieczam to wszystko na zimę. Troszeczkę muszę napiąć. Spinam jeden, każdy taki pojedynczy obwód w całość. Wystarczy tylko parę takich oplotów tej linki, bo to jest tak naprawdę linka plastikowa z plecionym drutem. Natomiast zobaczcie, co zrobię teraz. To już sobie wcześniej, w poprzednich sezonach gotowałem. Mam tutaj taki impulsator. O, to jest to urządzenie. Używam takiego impulsatora firmy Agrim o mocy 2,8 J i 10 000 V. Jest to sprzęt w zupełności wystarczający do odstraszenia zębatego drapieżnika z waszego stawu. Lisy, jeleniowate, bydło, ale również i nasza wydra. To jest podpięte pod 220 V. Zobaczcie, zakurzone wszystko, bo przez cały sezon letni tego nie używałem. Ale od tego mojego impulsatora, zaraz to pokażę, mam wyprowadzone przewody. Ja zaraz te przewody sobie tutaj wyciągnę na zewnątrz. Te przewody za chwilę podłączę do mojego drutu. Wcześniej to sobie oblutowałem, ponieważ no tutaj zachodzi dosyć duża korozja. O, trochę jeszcze tylko tak to skręcę lekko. Zwykła złączka elektrotechniczna.
Tak, następna. Dobrze. Następny muszę trochę rozkręcić. Tak jak już wcześniej mówiłem, ten sam sprzęt służy mi już trzeci sezon. I od momentu, kiedy to zamontowałem, problem z wydrami się skończył. Mogę wam powiedzieć, że tuż obok jest kilka podobnych zbiorników wodnych, podobnych stawów. I tu obok sąsiad wpuścił około 100 kg na rybków w ciągu sezonu, a następnego roku nie było praktycznie ani jednej ryby. Odkryliśmy, że wydry wykopały sobie pod lodem legowisko i po prostu z tego stawu korzystały jak ze spiżalni. Mało tego, wydra jest na tyle cwanym stworzeniem, że nie zabije od razu wszystkich ryb w takim stawie, tylko potrafi zrobić sobie z nich istną lodówkę. O czym ja mówię? Otóż widywano na stawach, szczególnie stawach rybnych, karpie z odgryzionymi płetwami, które nie mogły się poruszać, ale żyły dalej. I wydra gromadziła je zwykle w takim zagłębieniu dna, tak żeby one się nie mogły stamtąd wydostać. Tu jeszcze mam jeden przewód. Przeciągniemy go. Tylko patrzę, gdzie jest jeszcze jeden kabelek. Mam więcej kabelków. Teraz ile tu jest? Raz, dwa, trzy, pięć. A, rzeczywiście. Powinien być jeszcze jeden. Tak, raz, dwa, trzy. A, na tą żyłę. Ale słuchajcie, teraz to rozwiążemy w ten sposób. Możemy to szeregowo połączyć. Zaraz skręcimy tutaj kawałkiem przewodu jeden z drugim i to absolutnie nie będzie niczym szkodziło. Wszystko mam zamknięte w takiej skrzyni. W niej znajdują się również filtry, całe sterowanie elektryczne do mojego oczka wodnego. O tym powiem jeszcze w kolejnych filmach. No i w ten sposób chronię dostępu do swojego zbiornika wodnego. Jeszcze jedna taka uwaga. Otóż wydra głównie się czołga. W związku z tym ta dolna linka, zobaczcie, jest poprowadzona tuż przy powierzchni tutaj tych kołków, które oddzielają ścieżkę od stawu. Właśnie po to, żeby ten drapieżnik również tędy się nie dostawał. Inne są rozpięte mniej więcej w odległości 10, maksymalnie 15 cm. Cały płotek to jest około 70 cm. Wyższego nie ma sensu. Wydra nie przeskakuje ponad takimi przeszkodami. Ona się albo wczołguje pod spodem, wydrapuje dziurę, albo próbuje wspiąć. No, po tych drutach niestety jej się to nie uda. Patrzeć. No i słuchajcie. Kluczowy moment. Włączam mój impulsator do sieci. Nie wiem, czy słyszycie ten dźwięk. Nie wiem, czy to słychać. W tym miejscu przewód jest bardzo blisko mokrego kołka. A nawet widzę przeskakującą iskrę. Jak podniosę to do góry, zobaczcie, no to wtedy to stukanie mija. Oczywiście ja staram się, tak powiem, unikać takich przebić, ponieważ no to są, to jednak to napięcie ucieka. Natomiast jestem pewny, że wydra, która ma mokre futerko i próbuje przedrzeć się przez taką zaporę, bardzo długo będzie pamiętała, że nie należy się tutaj w tym miejscu pojawiać. Trochę to, o, wygniemy.
to jeszcze no, wymaga takiego, że tak powiem tutaj dopracowania, żeby to wszystko odizolować, te miejsca takie strzelające. Ja za chwilę to jeszcze poprawię, ale zapewniam, że jest to odpowiednia zapora przeciwko wydrom. W zeszłym roku raz zauważyłem ślady lisa, który przeskoczył przez tą barykadę, przez tą zaporę elektryczną, ale jeszcze szybciej jak wskoczył, to tak szybko wyskoczył. Było widać ślady na śniegu i to miejsce, w którym wskakiwał, tak powiem, było dosyć blisko płotu, natomiast z drugiej strony dał takiego susa na jakieś 2 metry. Też będzie, że tak powiem, długo pamiętał, chociaż no, lis akurat tu tym rybom nie zagraża. Także jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do dyskusji. Ja sobie w ten sposób z wydrami poradziłem. Nie zakłóca to jakoś, że tak powiem, mojego letniego wypoczynku nad tym zbiornikiem, tak jak mówiłem, ponieważ te wydry to jest głównie problem jesienno-zimowy. Także jeszcze raz polecam. Cześć.